Cześć, nazywam się Radek Grzybowski, jak już Norbert zauważył i wspomniał, zajmuję się strategią marki, między innymi strategią marki. Ogólnie rzecz biorąc pracuję w branży komunikacji marketingowej, czyli dosyć szeroko od tam mniej więcej 15 lat. Od 12 jako osoba, która zajmuje się typowo tą działką strategiczną. Pracuję w agencji 19 Południe, gdzie jestem dyrektorem strategii. Także jestem konsultantem strategicznym w takim butikowym studiu strategicznym. Wiadomo, studio, które zostało zresztą przez nas założone. Ta moja ścieżka, powiedzmy, że w cudzysłowie kariery jest troszeczkę dłuższa, natomiast doświadczenie, które chciałbym dzisiaj zdyskontować na waszą rzecz, ono było zdobywane w kilku różnych agencjach, w pracy dla kilkunastu czy kilkudziesięciu właściwie marek, zarówno tych dużych, jak i tych całkiem małych. No i po drodze udało się też kilka razy zdobyć taki proof of concept mojego modelu i sposobu pracy strategicznej w postaci nagród czy wyróżnień na różnego rodzaju konkursach branżowych i kreatywnych. I dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tym, co tak naprawdę oznacza strategia w kontekście budowania komunikacji marki. I problem z tym webinarem, z tą prezentacją właściwie jest taki, że ona jest za krótka. To znaczy, żeby faktycznie omówić bardzo kompleksowo to zagadnienie i żeby dotknąć wszystkich niuansów, które są potrzebne do tego, żeby zrozumieć dogłębnie to, czym zajmuje się strateg, jaka jest rola samej strategii i jako osoby stratega w pewnym procesie budowania komunikacji, no to faktycznie albo trzeba odbyć kurs w kwocie i tutaj pewnie gwiazdkę od Norberta dostanę zaraz, sprzedażową, ale także, ale przede wszystkim mieć do czynienia z tą materią przez dużo dłuższy czas niż te 45 do godziny czasu, ile dzisiaj faktycznie mamy. I na samym początku w tym, tak jak powiedziałem, za krótkim webinarze, ale mam nadzieję, że wyniesiecie z niego to, co będzie dla was wartościowe, opowiemy sobie o kilku takich bardzo ogólnie rzecz biorąc klockach, które są przynależne do strategii. Na początku spróbujemy sobie w jakikolwiek sposób skalibrować, czym ona tak naprawdę jest, bo to jest takie pojęcie, które jest dosyć szerokie i używane bardzo często też jako przycinek. Następnie podejdziemy sobie do tematu definiowania problemów, bo to jest jedna z rzeczy, która do strategii przynależy bardzo ściśle i to jest tak naprawdę praca strategiczna, którą należy wykonać, jeżeli ktoś chce się tą strategią zajmować na poważnie. Opowiemy sobie też troszeczkę o insightach, czyli o czymś, o czym na pewno słyszeliście, a nie do końca, bo to też dla wyjaśnienia, dlaczego potem nie do końca jest jasne, czym jest ten tak naprawdę insight. No i potem mamy takie dwa obszary, czy dwa rozdziały w tym webinarze, które w sensu stricte dotyczą sposobu pracy, w jaki strateg pracuje, czyli po pierwsze, jak dokonywać ewaluacji kreacji, czyli jak rozmawiać z osobami, które zajmują się tworzeniem kreacji, czyli copywriterami, grafikami i tak dalej, a na samym końcu omówimy sobie takie zagadnienie, które nazywa się brief kreatywny, dlaczego on jest kreatywny, a nie jest tylko briefem i jakie są tutaj różnice i kto ten brief tak naprawdę powinien tworzyć po to, żeby ta komunikacja, którą chcielibyście na koniec dnia skonstruować, była wartościowa. To co, zaczniemy sobie od pierwszego rozdziału, od pierwszego obszaru, czyli czym tak naprawdę jest strategia, jak ona się definiuje i dlaczego jest tak, że nawet sami strategzy nie wiedzą, jak zdefiniować to, czym jest strategia, bo jest to dosyć trudne zagadnienie i to ta trudność wynika przede wszystkim z tego, że jest to pojęcie, które jest używane w bardzo wielu kontekstach i sytuacjach. W 80 czy 90% przypadków jest ona używana w kontekście niewłaściwym tak naprawdę. Na pewno nieraz słyszeliście o takie sformułowania i o tym, że potrzebujemy zrobić strategię na Facebooka albo strategię na Instagrama, albo potrzebujemy strategię po to, żeby za 2 czy 3 miesiące podjąć jakąś decyzję, która w naszej organizacji jest do podjęcia. Otóż każde z tych użyć tego pojęcia jest tak na dobrą sprawę niewłaściwe i żeby zacząć w ogóle myśleć o strategii jako o dziedzinie specjalizacji, ale no może nie nauki, bo to za dużo powiedziane, ale takiej specjalizacji, która jest realizowana w agencjach reklamowych, po stronie klienta, w marketingu i tak dalej, no to musimy sobie ją zdefiniować. Tak naprawdę strategia tak na koniec dnia ma zawsze jeden cel i tym celem, który przyświeca,
strategii jest to, żeby rygorystycznie nie komplikować rzeczy. Brzmi to trochę, to jest taki koelizm, natomiast on jest tak naprawdę w gruncie rzeczy bardzo prawdziwy, bo taką podstawową rolą stratega czy osoby, która zajmuje się strategią, bo to nie zawsze musi być strateg, to może być osoba typu brand manager, specjalista do spraw marketingu, właściciel firmy itd., itd., to podstawowym jego celem w tym obszarze strategii jest to, z tej strategii jest to, żeby upraszczać i żeby z bardziej złożonych problemów starać się wysyntezować te, które tak naprawdę dotyczą jego przypadku. I to rygorystyczne niekomplikowanie rzeczy, ono jest także możliwe do przeniesienia, kiedy zastanawiamy się, kim jest strateg i czym jest strategia, bo to jest tak naprawdę znak równości. Znaczy, nie da się oddzielić funkcji strategii od stratega, bo można powiedzieć, że jest tak, że jest to ze sobą tożsame. I strateg w takiej definicji bliskiej mi jest to osoba, która wyraża pewien złożony problem biznesowy, taki problem, z którego ciężko na dobrą sprawę na początku wydaje się wyjść, w ludzki sposób, czyli upraszcza go i formułuje przemyślaną opinię na temat tego, jak go rozwiązać. Ważne jest tutaj to słowo opinia, bo to nie jest tak, że jest jedna dobra strategia na jeden problem. Tych strategii jest więcej niż jedna, natomiast od tego, kto formułuje tą strategię i to, kto formułuje tak naprawdę tą opinię na temat tego, w jaki sposób ten problem rozwiązać, zależy to, w którym kierunku marka, firma będzie zmierzać. I w takiej taksonomii pojęć na rynku, którą też na pewno dotknęliście w swojej pracy na co dzień, to jest to, że pojawia się kilka różnych określeń osób, które zajmują się strategią. Są strategic planerzy, brand strategiści, strategic accounti, strategzy od social mediów itd., itd. De facto dotyczy to specjalizacji tego, czym dany strateg jest wyspecjalizowany, natomiast co do zasady, fundament, na którym ta kompetencja jest zbudowana, ona jest zbudowana właśnie na tej definicji związanej z tym, żeby próbować definiować problemy, czy upraszczać problemy biznesowe, syntezować je i dawać bardzo jasną wskazówkę i opinię tego na temat tego, jak go rozwiązać. Dave Trott, taka osoba, którą być może znacie, być może nie znacie, to jest jeden z takich tuzów copywritingu, ale bardziej już takiej dziedziny szerszej dotyczącej kreacji. Bardzo fajnie to wyjaśnił w jednej ze swoich książek i tak naprawdę można sparafrazować to jego podejście w ten sposób, że strategia to jest sztuka eliminowania. I za każdym razem, kiedy ja czasami wchodzę na spotkania albo nawet ktoś ode mnie z pracy czasami się reflektuje i mówi, o kurczę, czym ta strategia się tak naprawdę zajmuje, no to jest właśnie to tym, żeby obcinać niepotrzebne rzeczy czy eliminować pewne rzeczy z dyskusji po to, żeby docierać do sedna problemu i jak już mamy to sedno problemu, to mamy 80% roboty wykonanej, jak to powiedział kiedyś Einstein, czyli umiejętność zadania właściwego pytania na temat danego problemu stanowi już większość odpowiedzi na to pytanie. I to, o czym wspomniałem wcześniej, dotyczącej umiejętności fundamentalnej strategii, czy kompetencji fundamentalnych strategii i umiejętności stratega, to jest coś, co chciałbym teraz z Wami omówić. Natomiast wszystko to, o czym wspomniałem, co dotyczyło tego, czy mamy do czynienia ze strategiem social mediowym, czy ze strategiem kreatywnym, czy z planerem tak naprawdę, to są wszystko rzeczy, które wynikają ze specjalizacji danej osoby. I umiejętność, czy nie, właściwie nie umiejętność, czyli, ale bardziej kierunek rozwoju danej osoby, która zajmuje się strategią, wynika z jego indywidualnych predyspozycji, celów, ambicji i on może się rozwijać w którymś kierunku, natomiast fundamentalne rzeczy, czy fundamenty tej pracy, one powinny być tożsame dla każdej osoby, która się chce tym mianem posługiwać. To troszeczkę tak jak w prawie. Każda osoba, która kończy prawo, czy jest tam na trzecim, czwartym roku, może sobie wybrać specjalizację, w której będzie się dokształcał, czy jest to sędziowska, adwokacka, radcowska, komornicza nawet. To mniej więcej w ten sposób tutaj można odnieść do tej sytuacji związanej ze strategią.
I chciałbym wam omówić pokrótce pięć takich fundamentalnych prawd na temat stratega i strategii, bo tutaj ten znak równości cały czas zachowuję, czyli czym ta strategia jest, co ona powinna ze sobą mieścić i co zawierać, po to, żeby móc być określana jako strategia. Takimi fundamentami pokrótce wam opowiem. Tych fundamentów jest pięć. Pierwszy z nich dotyczy umiejętności identyfikacji i definiowania problemu, czyli to jest to, o czym wspomniałem wcześniej. My musimy wiedzieć jako osoby, które zajmują się strategią, czy jest to część naszej pracy, jak ten problem zidentyfikować poprawnie i jak odkryć stojące za nim przyczyny, dla którego on występuje. Kolejnym umiejętnością fundamentalną jest umiejętność researchu i analizy, czyli umiejętność zadawania właściwych pytań i posługiwania się narzędziami, które mogą pozwolić nam odpowiedzieć na te pytania. Te narzędzia to są wszystkiego rodzaju badania, czy ilościowe, jakościowe, semiotyka i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko narzędzia, które mają na celu nam pomóc znaleźć odpowiedź na pytanie, które już udało nam się zadać, bo ten pierwszy fundament mamy. Kolejnymi dwoma to jest insight hunting, to tak zwany insight hunting, czyli coś, co jest bardzo specyficzne dla tej grupy osób, ludzi, którzy właściwie zajmują się strategią, czyli jest to umiejętność empatyzowania i taka umiejętność wglądu w nieoczywistą prawdę na temat człowieka i jego zachowań i motywacji. My do tego insightu sobie wrócimy jeszcze w dalszej części prezentacji, ponieważ ja uważam, że jest to jedna z fundamentalnych rzeczy, która sprawia, że jesteśmy w stanie określić, czy ktoś, kto para się tym zawodem, ma do tego predyspozycję i jest w tym biegły, albo może być przynajmniej w tym biegły. Kolejnym fundamentem jest myślenie ekspansywne i redukcyjne. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby ten fundament mieć i żeby go sobie adresować w codziennej pracy, ponieważ my nie możemy jako strategzy czy osoby, które tą strategią się zajmują, myśleć w sposób szablonowy i taki, w który jest zachowawczy w jakikolwiek sposób. To znaczy nawet jeżeli mamy do czynienia z bardzo złożonym problemem czysto biznesowym, to umiejętność poszukiwania odpowiedzi w innych rejonach niż nam się wydaje na samym początku albo niż się wydaje naszemu klientowi czy marce, dla której pracujemy, to jest coś, co jest bardzo pomocne w takiej pracy na co dzień. Natomiast to myślenie redukcyjne to jest to umiejętność syntezowania wszystkich tych wniosków, które nam się pojawiają na etapie researchu, analizy, poszukiwania insightów i tak dalej, do jakiejś jednej wspólnej myśli, czy jednej wspólnej grupy wnioskowania, które będzie nam pomocna w przypadku, kiedy będziemy już tą strategię przekładać na konkretny pomysł. No i ostatnim fundamentem jest umiejętność prezentacja i storytellingu. I nie jest niestety tak, chociaż czasami wydaje się osobom, bo ja sam takim osobą byłem, więc mam prawo o tym mówić, że tak naprawdę trzeba być twardogłowym strategiem, mieć rzemiosło wypracowane w jak największym stopniu, natomiast sama umiejętność sprzedawania tych pomysłów na poziomie czy prezentacji do zarządu, prezentacji dla osób, które stoją za daną marką, czy nawet wewnętrznym do zespołu, to jest taka miękka umiejętność, którą można sobie gdzieś tam przesunąć w hierarchii. Otóż jest zupełnie odwrotnie. Znaczy jestem w stanie się nawet pokusić o stwierdzenie, że można przyjść z gorszą strategią czy z gorszym pomysłem, ale sprzedać ją w taki sposób, który nasz odbiorca, czy nasz klient, czy interesariusz, którego chcemy tą strategią zarazić, kupi dużo chętniej, bo jesteśmy w stanie o niej opowiedzieć w taki sposób, który go zaangażuje, który będzie dla niego atrakcyjny i który przede wszystkim, co najważniejsze, go zrozumie. Więc ta umiejętność prezentowania, budowania opowieści wokół tego, co my tworzymy, jest jednym z kluczowych takich fundamentów, o których nie należy zapominać. I tutaj jeszcze raz powtórzę to, o czym na początku tego rozdziału powiedziałem na początku, czyli esencją tej strategii, takim totalnie must have'em tego, co należy z tego zapamiętać, jest to, żeby z kolei pamiętać, żeby w pracy strategicznej wybierać to, czego nie należy robić. Jeżeli zawsze zastanawiamy się nad tym, jak budujemy strategię, czy myślimy o tym na co dzień w pracy, jak ją ugryźć, to lepiej ją ugryźć w odpowiedzi na pytanie, czego na pewno nie możemy zrobić, albo co jest zbędne w tym naszym myśleniu, co doprowadza nas do jakichś błędnych wniosków, do ślepych zaułków, do zadawania sobie pytań, na które nie jesteśmy w stanie intuicyjnie znaleźć odpowiedzi, bo tych wątków w tym naszym myśleniu jest zbyt dużo.
Oczywiście jest to kusząca perspektywa brać, tworzyć strategię, która odpowiada na wszystkie możliwe pytania, które sobie zadaliśmy w trakcie, ale ona nigdy nie będzie dobra. I tutaj przechodzimy do czegoś, co jest pomocne w przypadku próby redukcji tych zbędnych rzeczy wokół strategii, to jest do umiejętności definiowania problemu. I to umiejętność definiowania problemu ja nazywam sobie jako umiejętność ramowania tego problemu. Narzędzi do tego, żeby zrobić to dobrze, jest co najmniej kilka. Ja wam pokażę jeden z nich, który ja osobiście wykorzystuję w pracy, który wydaje mi się, że jest dosyć ciekawy i taki, który możecie też zastosować nawet od jutra u siebie. To ramowanie polega na tym, żeby zacząć od problemu biznesowego i wyjaśnić, dlaczego to się dzieje, ale nie wyjaśnić w sposób definicyjny, słownikowy czy encyklopedyczny, po to, żeby każde słowo musiało się znaleźć w tej próbie wyjaśnienia tego problemu, bo ktoś tam na nas nakrzyczy z góry, tylko wyjaśnić to po swojemu, czyli tak jakbyśmy rozmawiali z kimś na ulicy, w windzie, z chłopakiem, dziewczyną, żoną, mężem, czyli naszymi słowami. I takim sposobem, czy patternem właściwie do tego, żeby starać się to zrobić, jest połączenie w ramach jednego zdania tak naprawdę dwóch rzeczy, czyli określenie, zdefiniowanie sobie, uchwycenie tak naprawdę tego problemu biznesowego i próby odpowiedzi na to pytanie, dlaczego się to dzieje. Tutaj macie jakieś dwa przykłady, które chciałem wam podać, dotyczące dwóch rynków i dwóch zupełnie różnych kategorii, ale myślę, że doskonale już rozumiecie, na czym polega ten model ramowania w taki sposób. On nie jest niestety do końca aż tak prosty, jak się wydaje na tym slajdzie, ale jest dużo prostszy, niż się wydaje niektórym osobom, które się tą strategią chyba zajmują, tak na koniec. Natomiast warto sobie też zdać sprawę z tego, że istnieją cztery główne typy problemów, z którymi mierzy się firma, marka, marketing, agencja bardzo często. Są to problemy, które mogą dotyczyć kategorii, produktu, kultury, czy pewnych napięć kulturowych, które są w społeczeństwie i samej marki. I tutaj macie przykłady tego, w jaki sposób one mogą być wyrażane w codziennej próbie takiego zdefiniowania sobie tych problemów. Ja sobie tylko pozwolicie, wyłączę tutaj czat, bo... O, teraz super. Wrócę, obiecuję, wrócę do niego. I tutaj pojawiło się takie pytanie, to szybko tak wtrącę, dlaczego prezentacja jest po angielsku. Wiecie co, prawda jest taka, że nie ma problemu z tym, żeby ją tłumaczyć na język polski. Znaczy nie wszystkie slajdy są po angielsku oczywiście, natomiast myślę, że bardzo łatwiej nam zrozumieć pracę, chociażby ze względu na to, że pracujemy bardzo często w materiałach z materiałami w języku angielskim, bo jednak kultura pracy w Polsce na rynku agencji, szczególnie na rynku strategicznym, ona jednak bardzo mocno czerpie z tego anglosaskiego podejścia do definiowania strategii, czym ona jest. Natomiast jeżeli będziecie chcieli, no to ja mogę wam tę prezentację wrzucić po polsku też w ciągu jednego, dwóch dni i tutaj Norbert chyba mi pomoże, mam nadzieję przynajmniej, że tak. Jasne, że tak. To od razu wspomnę, jeśli ktoś chce prezentację dostać, otrzymać właśnie powiedzmy już spolszczoną, to możecie dać mi znać po prostu przez maila. Ja wam zaraz podeślę na czacie mój adres, możecie podpisać, hej, prośba o podesłanie prezentacji i będę wiedział, o co chodzi. Okej. I tutaj kolejny tip dla was. CI to jest taki tip, powiedzmy, że popkulturowy, który działa trochę na wyobraźnię, ale jest faktycznie zgodny z prawdą. Jest pewna metodologia pracy, to się nazywa metodologia Phoenix, którą stosuje między innymi CIA w pracy rekrutacyjnej dla swoich agentów. I oni tak naprawdę w jednym z tych etapów rekrutacji badają to, czy kandydat do pracy jest w stanie poprawnie zdefiniować problem, z którym się mierzy. Czy tak naprawdę, czy ma te umiejętności strategiczne. Tutaj są niektóre z tych pytań, tak zwana Phoenix Checklist. Ja nie będę ich wszystkich czytał, wy też tę prezentację, tak jak wspomniał Norbert, otrzymacie, w razie czego też mogę wysłać jakieś materiały źródłowe do tego. Natomiast podaję wam tą checklistę po to, żebyście zobaczyli, że to nie jest tak, że praca w strategii to jest praca intelektualna w 100% do wykonania od zera zawsze. Są pewne paterny, takie frameworki, w których my się jesteśmy w stanie poruszać, wykorzystywać te narzędzia do swojej pracy, ale nie jest tak, że jest jedna gotowa recepta na
na to, jak ta strategia powinna być budowana, bo prawda jest taka, że każda osoba, która zajmuje się strategią w jakimkolwiek obszarze, ma swój model pracy i nie udało się do tej pory, i wydaje mi się, że jest to niemożliwe i nawet dobrze, wypracować jednej poprawnej metodologii pracy ze strategią po to, żeby móc ją za każdym razem, powielając, otrzymywać równie jakościowo wyniki tej pracy i wydaje mi się, że też to, co Wam pokazuję na poziomie chociażby tego przykładu z Phoenix Checklist, to jest taka próba zarażenia Was poszukiwaniem tych metodologii na własną rękę lub też przeszukania pewnych źródeł, które są dostępne na rynku. Natomiast one są i one mogą Wam pomóc w codziennej pracy, a niekoniecznie za każdym razem pytać osoby, które zajmuje się strategią po stronie agencji czy w konsultingu, jak coś zrobić, bo jesteście w stanie też samodzielnie pewne rzeczy wykonać. Przejdziemy sobie teraz do roli insightu, do czegoś, co według mnie jest kluczowe, najważniejsze, i ja jestem z tego teamu insightowego, nazwijmy to. To jest taki team, który powiedzmy, że powstał wiele lat temu i uważa, że insight jest kluczem do wszystkiego. Może ja nie do końca jestem zwolennikiem aż tak radykalnej tezy, ale na pewno uważam, że insight jako element pracy i coś, co różnicuje dobrą strategię od złej strategii, jest kluczowe. Czym tak naprawdę jest insight? Albo zanim zacznę o tym mówić, to może gdzie tych insightów szukać troszeczkę i skąd one tak naprawdę do nas przychodzą? I tutaj jest jedna bardzo radykalna teza, która mówi, że dobry insight, czyli coś, co jest fundamentem tej pracy, nigdy nie przyjdzie od waszych kolegów z pracy. Musicie o tym zapomnieć. To się po prostu nie wydarza, bo jeżeli pracujemy dla marki w jakimś brand teamie, w zespole, która zajmuje się komunikacją, czy pracujemy w agencji, czy pracujemy w jakimkolwiek zamkniętym środowisku zawodowym i mamy aktualnie na tapecie to, żeby zrobić ten insight hunting, to my musimy wyjść z tego miejsca i poszukać go w miejscach, w których dotyczy ten projekt. Ja za chwilkę o tym więcej powiem, natomiast jeżeli zaczniemy szukać chociażby na poziomie desk researchu insightów, czyli no przecież mamy internet, możemy się wszystkiego dowiedzieć, są fora, grupy i tak dalej, okej, to może być pomocne i na pewno będzie w jakiś sposób jakościowe, natomiast ostatecznie te dobre insighty są do znalezienia w miejscu, w których jest nasza grupa docelowa, mówiąc najprościej. Czyli jeżeli chcemy znaleźć insight w gronie, nie wiem, osób, które amatorsko uprawiają piłkę nożną, no to nie znajdziemy ich w internecie, nie znajdziemy ich biurko obok, tylko znajdziemy je na Orlikach, czy tam, gdzie ci ludzie faktycznie są. Insight tak naprawdę to jest umiejętność mówienia wielkich rzeczy małymi słowami, czyli umiejętność znajdywania rzeczy odkrywczych, zaskakujących, ciekawych, takich, które po których usłyszeniu można powiedzieć, o kurczę, o tym nie pomyślałem, że tak może być, ale w taki sposób, który jest zrozumiały dla każdego, czyli taki, który nie jest przeintelektualizowany, taki, który nie jest niezrozumiały na poziomie używanego słownictwa, czyli takim, który jest w stanie zrozumieć wasza mama na przykład, tak? albo ktoś, kto się w ogóle nie para marketingiem i dla niego równie mocne wówczas to będzie. I tak naprawdę przejdziemy sobie teraz pokrótce do tego, czym jest insight, a czym insight nie jest, bo to jest, wydaje mi się, dosyć ważne i wydaje mi się, jestem przekonany, bo bardzo często jak dostajemy briefy z różnych marek, od różnych klientów, to jest bardzo różny poziom definiowania tych insightów. Niektóre są świetne, a niektóre insightami nie są, ale są tak nazywane. I tutaj chciałbym Wam pokazać, jak odróżnić ten insight od tego, że jest być może faktem, a być może jest obserwacją. To, dlaczego insight nie jest oczywisty na pierwszy rzut oka, może zilustrować chociażby ten obrazek, bo to jest takie zwykłe złudzenie optyczne, które na pierwszy rzut oka mówi, że talia mężczyzny od pasa w górę ma większą długość niż od pasa w dół, a okazuje się, że tak naprawdę nie jest. I to w gruncie rzeczy jest tym, na czym polega insight hunting, czyli umiejętność spojrzenia dogłębnie na pewne zjawiska, które być może wokół nas funkcjonują, ale spojrzenie na nie w taki sposób, które będą odkrywcze i ciekawe i takie, na które byśmy na samym początku nie wpadli. I ta różnica pomiędzy tym, czym insight jest, a czym nie jest, jest tutaj wyrażona na slajdzie,
Ja się tą definicją posługuję na co dzień w pracy i tą metodologię czy metodykę definiowania stosuję. Czyli insight wynika wprost z tego, czym nie jest, a nie jest faktem i nie jest obserwacją. I tutaj macie taki przykład, który nam to bardzo fajnie obrazuje. Faktem jest to, że ludzie mają tendencję do karmienia swoich zwierząt dwa razy na dzień. I to jest fakt, który jest obiektywny, ciężko go podważyć, bo może wynikać z badań czy z pewnych danych statystycznych. Obserwacją, którą możemy dokonać na tej podstawie, jest to, że te posiłki podawane przez ludzi dla zwierząt są podawane najczęściej w porze śniadania i kolacji. Natomiast insight, który z tego wynika i który nie wynika tak naprawdę wprost z tych dwóch rzeczy poprzednich, jest to, że ludzie czują się winni, kiedy oni jedzą, a ich zwierzęta nie. I to jest coś, na czym można budować ciekawą komunikację, taką, która będzie zaskakująca, która tak naprawdę odpowie temu konsumentowi, a właściwie nie odpowie, tylko uzmysłowi mu to, że my jako marka w naszej komunikacji rozumiemy jego motywację i to, dlaczego on pewne rzeczy robi i jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć tak, żeby być dla niego atrakcyjnym, nie znudzić go i dawać mu pewien sposób też rozrywkę na swój temat, bo to też jest jeden z takich narzędzi komunikacji, które najlepiej działa. Brief kreatywny, czyli dokument, który jest podsumowaniem strategii, czyli całego tego procesu, który wykonujemy w pracy na co dzień i jest umiejętnością czy narzędziem do syntezy tego dla osób, które zajmują się kreacją. To być może jest taki rozdział tego webinaru, który nie do końca będzie grzał osoby pracujące po stronie marketingu tak na co dzień, ale niesłusznie. Znaczy uważam, że umiejętność pracy z kreacją, czyli z osobami, które zajmują się copywritingiem, grafiką, wymyślaniem idei kreatywnych jako takich, jest taką umiejętnością, która bardzo mocno ułatwia codzienną pracę nawet na poziomie zarządzania marką, bo jesteśmy w stanie nie tylko siebie sami zrozumieć, ale także wyrazić swoje potrzeby w taki sposób, który kreacja jest w stanie zrozumieć. I to przypomina trochę, ja absolutnie nie chcę tutaj zdyskredytować kreacji, chociaż ten konflikt pomiędzy strategią a kreacją jest odwieczny, natomiast musimy do tego podejść trochę w taki sposób, że powinniśmy potrafić wyrazić nasze potrzeby w taki sposób, aby nawet małe dziecko je zrozumiało, bo to nie znaczy, że oni są w jakikolwiek sposób intelektualnie gorsi od nas, bardzo często są lepsi, natomiast chodzi o to, żeby oni na tej podstawie budowali rzeczy, które są bardzo fajne, jakościowo zaskakujące i kreatywne. Naszym zadaniem jako strategów, czy osób, które są strategią się zajmują, to nie jest podsumowanie tego, co udało nam się na poziomie analizy, researchu, poszukiwania insightów i tego wszystkiego, co zrobiliśmy wcześniej, podsumować. To nie jest podsumowanie naszej pracy. To jest nic innego jak zarażenie pewną ideą czy sprowokowaniem osób, które zajmują się kreacją, do tego, żeby powstało coś bardzo ciekawego na tej bazie. My budujemy taki bardzo solidny fundament, ale dajemy możliwość kreacji zbudowania na tym budynku, który być może jest tym, czego myśmy na początku nie oczekiwali, ale ponieważ stoi na tym solidnym fundamencie, nie ma szans się zawalić. I różnica pomiędzy briefem a briefem kreatywnym jest taka, że w momencie, w którym agencja dostaje brief, czy my jako marketing piszemy ten brief, to jest tak naprawdę opis tego, co chcemy zrobić. I on może być bardzo faktograficzny, może być podsumowujący, może się trzymać tak naprawdę założeń biznesowych, ale musimy uznać, że jest to brief. Natomiast brief kreatywny, czyli taki, który mu odpowiada, czy pokazuje, jak chcemy to zrobić, to jest praca, która jest do wykonania na tym obszarze pogłębionym, bardziej strategicznym i nawet pod kątem działań marketingowych i pracy w brand teamie w obszarach marketingu po stronie klienta, warto podjąć tą próbę, bo to też nawet samo w sobie jest dobrym ćwiczeniem na to, jak my jesteśmy w stanie myśleć o swojej marce i o swojej komunikacji w sposób ciekawszy albo taki, który jest dla nas samych zaskakujący. Modeli pracy z briefem kreatywnym, ja nie wiem ile jest, znaczy na pewno nie jestem w stanie tego zliczyć, bo takich patternów, frameworków, jakkolwiek to chcemy nazwać, formatek może tak, briefu kreatywnego jest masę i chyba każda agencja, przynajmniej z tych większych, ma swój, bo każda agencja w innej metodologii troszeczkę pracuje i inaczej ma te swoje procesy wewnętrzne poukładane. Natomiast tutaj chciałem wam pokazać taki, na którym ja pracuję na co dzień i on dzieli się na dwie części, czyli pierwsza część, ta po lewej stronie, te kwadraty,
One są takim pewnym obrazem rynku, który chcemy na tym briefie przedstawić po to, żeby każda z informacji, które są istotne z punktu widzenia biznesu, się w nim zawarły, ale musimy to robić w taki sposób, który nie będzie wyciągnięty z Wikipedii w cudzysłowie, czy z jakichś dokumentów wewnętrznych firmy i przekopiowany na brief, tylko żebyśmy starali się samemu opisać tą sytuację w taki sposób, jaki ona faktycznie jest. Natomiast ta prawa strona tej formatki już dotyczy takiej typowej pracy kreatywnej, czyli takiej, która pokazuje nam, czy stara się unaocznić, na czym polega insight, który wcześniej znaleźliśmy, jak ludzie myślą o nas dzisiaj, jak dokonując przejścia przez ten insight mają myśleć o nas po kampanii czy po komunikacji, a jaka idea z tego wynika, czyli co będzie takim parasolem, który będzie nam to wszystko realizował. W momencie, w którym sobie poszukacie w internecie na poziomie Google'a i pierwszej strony pod frazami formatka briefu kreatywnego, znajdziecie tego dosyć dużo i właściwie tutaj chodzi o to, żeby każdy znalazł takie, któremu się będzie najlepiej pracowało. Natomiast chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że ten brief jest jednak takim bardzo fundamentalnym i krytycznym momentem w pracy, bo jeżeli cała nasza praca, którą wykonaliśmy wcześniej, nie jest w stanie być dobrze zdefiniowana na tym briefie, to znaczy, że gdzieś musimy wrócić, gdzieś mamy pewne braki, które powinniśmy uzupełnić po to, żeby umieć ten brief naturalnie uzupełnić w taki sposób, który kreacja jest w stanie zrozumieć. Ta kreacja, to nie mówię tutaj tylko o teamach kreatywnych, dużych agencjach czy zewnętrznych konsultantach, ale mówię też chociażby o grafikach w naszej firmie, którzy nam tworzą pewne rzeczy, może niekoniecznie tak reformatując pewne displaye, ale jeżeli mamy taki temat, że wchodzimy z komunikacją nowego produktu i chcemy go sprzedawać w taki sposób, a nie inny, to dobrze jest podejść do tego w taki metodologiczny też sposób, czyli żeby pracować na briefie. I tutaj na tym slajdzie chciałbym nawiązać do tego, o czym powiedziałem wcześniej, żeby trzymać się tej prostoty i eliminować rzeczy, które są nieważne. Jeżeli coś jest przysłowiowym jajkiem, no to można jajko opisać w taki sposób, w jaki go widzimy, ale można też go opisać w taki sposób, jak widzicie na dole opis. I to też jest jajko, ale widzicie, że to na poziomie odbioru to są dwie diametralnie różne rzeczy. Starajmy się w tej pracy trzymać tej górnej części i mówić o tym w taki sposób, który jest jak najbardziej zrozumiały i naturalny. A dlaczego tak robić? I to nie tylko na poziomie rozmowy z kreacją, ale także na poziomie nawet stworzenia komunikatu dla swojego klienta, odbiorcy, czy to z B2B, czy B2C. Zdajemy sobie sprawę wszyscy, że ludzie są z natury leniwi i nikt, w tym my też, podejmując decyzje zakupowe, czy wchodząc w pewien lejek sprzedażowy jakkolwiek, my nie wchodzimy bardzo głęboko intelektualnie w te rzeczy. Znaczy my się poruszamy na poziomie pewnych heurystyk, czyli sieci skojarzeń, które mamy z innych kategorii, z innych produktów, z naszego doświadczenia, z tego, co nam mówią ludzie i tak dalej. I na tej podstawie, dokonując sobie tego przemodelowania w głowie i połączenia tych kropek w głowie, dokonujemy tych wyborów. I my jesteśmy skonstruowani i nasz umysł jest skonstruowany w taki sposób, żeby się nie wysilać. Znaczy my nie możemy wymagać od naszego klienta tego, żeby w momencie, w którym przedstawiamy mu pewną propozycję produktu, który mógłby zakupić od nas, żeby wymagać od niego tego, że on do tego racjonalnie podejdzie w taki sposób zaangażowany, który faktycznie usiądzie i zastanowi się, jakie są za i przeciw i czy to jest dla mnie. On się będzie poruszał na poziomie skojarzeń, tego co zna i przemyci to na myślenie o tym, co my mu chcemy zaoferować. I to samo dotyczy pracy z kreacją, bo jeżeli wyjdziemy sobie z tego założenia, no to będziemy w stanie bardzo fajnie pokazać to, co nam chodzi, w sposób, który będzie dla tej kreacji ciekawy, zrozumiały, przede wszystkim zrozumiały i wywoła u nich pewien baz wyobraźni, który będzie prowadził do czegoś kreatywnie ciekawego. Jak zresztą tutaj widzicie na slajdzie, można powiedzieć o pewnych zjawiskach i o pewnych rzeczach w sposób takim, jakim one są. Czyli nikt nie jest w stanie się przyczepić do tego, że słowa mogą wywierać większy wpływ niż coś innego. Natomiast jeżeli odniesiemy to do czegoś, co znamy, to okazuje się, że łatwiej nam z tą informację przyswoić. Ona działa dużo lepiej na naszą wyobraźnię i jesteśmy w stanie szybciej też się odnieść do tego i to zapamiętać.
To, przed czym przestrzegam zawsze u siebie w pracy, to jest to, żeby szczególnie kiedy mamy do czynienia z pewnymi projektami dotyczącymi odniesienia kulturowego. I tutaj bardzo prosty przykład. Ponieważ marki, społeczeństwo się starzeje, a marki chcą cały czas być na topie, no to co jakiś czas piszą brief na to, że chcemy dotrzeć do młodych ludzi. Problem z tym polega na tym, że żeby dotrzeć do młodych ludzi, to nie wystarczy siedzieć na kwejku czy oglądać TikToka, chociaż tutaj ten TikTok już też nie jest tylko dla młodych, ale i wchodzić w tą popkulturę w taki sposób nienaturalny, tylko trzeba z tą popkulturą faktycznie mocno rezonować. I jeżeli my wyjdziemy na poziomie komunikacji, ale też na poziomie samej kreacji rozmów z nią w taki sposób, który będzie dla nas nienaturalny, albo będziemy nawet używali słów, które nie są, nie pochodzą tak naprawdę z tego środowiska, do którego mówimy, no to możemy się poślizgnąć i tutaj takich przykładów, takiej komunikacji było bardzo wiele, takich błędów, które wynikały z tego, że marka starała się narzucić, czy wejść w świat, który nie jest jej naturalny, ale w swój sposób, który nie jest z kolei naturalny dla grupy, do której wchodziła. I tutaj podsumowując ten obszar briefu, czy zadaniem briefu jest dostarczanie gotowego rozwiązania problemu? No zdecydowanie nie, bo naszym zadaniem, jeżeli piszemy brief, to jest przeformułowanie tego problemu i przeformułowanie go w taki sposób, który będzie ciekawy, zarówno dla tego, kogo ten problem dotyczy, ale także dla nas samych i także dla osób, które mają z tym problemem potem pracować na poziomie przygotowania do tego linii kreatywnej, idei, reklamy telewizyjnej, prasowej itd., itd. I na tym polega tak naprawdę kreatywność i skończyły się już chyba czasy, a ja zaczynałem pracę w takich czasach, ale teraz już wiem, że się skończyły, że strateg to jest osoba, która najlepiej to by było, gdyby tak za bardzo kreatywna nie była. Otóż strateg musi być kreatywny po to, żeby umieć szukać różnych rozwiązań i odpowiadać na jeden problem w bardzo ciekawy, interesujący i niespotykany wcześniej sposób, po to, żeby szukać takich rozwiązań, które będą najlepsze dla samej marki. I ostatnim elementem naszego, takim rozdziałem tego webinaru, tej mojej prezentacji jest coś, co nazywa się ewaluacja kreacji, czyli sytuacja, w której my przygotowaliśmy strategię, otrzymaliśmy od kogoś, kto miał pracować nad tym obszarem kreatywnym jakąś pracę i jak z tymi osobami rozmawiać, żeby one zrozumiały, o co nam chodzi, żeby nie wyjść na gburów, a w konsekwencji otrzymać pewną iterację naszej pracy kreacji, taka, która będzie odpowiadała na to, czego my oczekujemy, czego oczekuje marka, firma i tak dalej. I ta ewaluacja kreacji wychodzi tak naprawdę z założenia, i to jest założenie, które dotyczy całej branży reklamowej w całej rozciągłości, jest to, że tak naprawdę musimy sobie zdać sprawę z tego, że nikt tej naszej reklamy za bardzo nie chce, no bo konsumenci sami z siebie świetnie się bawią. Badania wskazują jednoznacznie, że gdyby dzisiaj tam 85 czy 80% marek zniknęło z dnia na dzień z rynku, to tak naprawdę nikt by nie zauważył albo się nikt tym specjalnie nie przejął. Więc my nie możemy też musimy też wychodzić z założenia i nie możemy zakładać z kolei, że nasza praca jest jakoś zmienia świat. Ona tego świata nie zmienia. Ona ma bardzo konkretne cele, a jednym z tych celów z perspektywy konsumenta jest to, żeby dać ludziom trochę rozrywki, nie mówiąc o śmiechu, bo to jest jeden z sposobów realizowania tej rozrywki, ale dać im pewien, nie wiem, sposób. Nowy sposób spojrzenia na pewne rzeczy, wywołać jakąś reakcję emocjonalną, coś, co będzie dla nich atrakcyjne jako dla ludzi, po to, żeby móc być zapamiętanym, bo to jest jedna furtka albo jedna z podstawowych furtek do tego, żeby być jako marka zapamiętanym na rynku. I wychodząc od tego założenia, bo dlaczego w ogóle o tym założeniu powiedziałem? Bo bardzo często osoby, które pracują w kreacji, mają takie bardzo silne przekonanie, że to, co one robią, zmienia świat. W pewnej części można tak powiedzieć, na pewno ich, na pewno nasz jako agencji, na pewno nasz jako agencji plus marketingu czy właściciela firmy, ale pytanie, czy zmienia świat konsumenta. I tutaj, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, warto odhaczyć sobie pewne pytania, czy właściwie zasady współpracy na poziomie tworzenia idei kreatywnej, po to, żeby móc sobie z tą kreacją pracować. Po pierwsze, jeżeli mamy w jakikolwiek sposób rozmawiać o reklamie, którą chcemy wypuścić, którą ktoś dla nas zaprojektował,
musimy być do tej rozmowy przygotowani. Nie ma nic gorszego z punktu widzenia kogokolwiek, kto tworzy reklamę, niż to, że przychodzi osoba, która ma ją ocenić, ale ona tak naprawdę nie wie, jaki był proces jej powstawania, nie wie, z czego ona wynika. To się bardzo często zdarza w momencie, w którym mamy do czynienia z taką sytuacją, że agencja pracuje razem z zespołem marketingu nad kampanią, po czym przychodzą, z kolei marketing przychodzi na zarząd i tą kampanię przedstawia. To z reguły jest dosyć ryzykowny obszar współpracy, czy etap współpracy, bo ten zarząd bardzo często nie ma szans zapoznać się z pewnymi zmiennymi, które były brane pod uwagę przy okazji tego procesu i dlatego warto podczas rozmowy o reklamie być do tej rozmowy jak najlepiej przygotowanym po to, żeby móc się do niej w jakikolwiek sposób odnosić. Musimy spodziewać się, czy powinniśmy się spodziewać pewnego zaskoczenia, generalnie emocji czy zdenerwowania, które ma u nas ta reklama wywołać. Powinniśmy reagować na pomysł, na całość, a nie na odseparowywać na przykład grafika super, ale hasło nie. To jest zawsze całość i jeżeli hasło zmienimy na inne, to grafika może być zupełnie nieadekwatna do tego, czego dotyczy kampania. To, co jest dla mnie najważniejsze osobiście, to jest to, że strategię w definicji musimy też traktować jako całość. To nie jest tak, że my tworząc strategię przygotowujemy sobie pewną checklistę, test, który musi kreacja wykonać po to, żeby to odhaczyć w swojej pracy. I ja zaraz powiem dlaczego. No i są jeszcze jakieś inne rzeczy, które warto wziąć pod uwagę, żeby nie mówić tylko o tym, co jest nie okej, żeby też mówić o tym, co jest fajne i ciekawe i warto nad tym pracować dalej w kampanii. Nie proponować rozwiązań, co strategowie bardzo często mają w naturze, czyli szukania od razu pomysłów, jak coś zrobić inaczej, raczej pozostawiania tego tematu na stole i dania przestrzeni do tego, żeby ktoś, kto projektuje nam kampanię, mógł sam ten problem rozwiązać. I to, że, o czym należy też pamiętać w mojej opinii, to jest to, że jeżeli mamy pomysł, to jest bardzo konkretny, to z reguły jest to bardzo konkretny pomysł. Jeżeli staramy się szukać konsensusu w ramach pomysłu, to z reguły to nie jest już pomysł, to jest konsensus. Czyli ciężko mówić wtedy o idei, wtedy mówimy o porozumieniu kreatywnym i wtedy też sobie to należy to wziąć pod uwagę. Z reguły te kampanie, one są takimi, to są takie potworki, które są nader często spotykane na każdym rynku, nie tylko na polskim, które są takim zlepkiem czy patchworkiem różnych elementów, które ktoś starał się ze sobą posklejać, no ale ostatecznie nie prowadzi to do jakiegoś większego przesłania. I to, co podsumowuję poprzednio, ale podsumowuję też w dużej mierze ten krótki webinar, który tak staram się bardzo pogłębić, ale czasu mamy niewiele, no to jest to, że strategia i sama filozofia i idea pracy strategicznej to jest zawsze praca, która ma... Trzeba na nią patrzeć jako na całość pracy i to nie jest proces, który ma swoje punkt 1, 2, 3, 4 i my pracujemy w jakiejś konkretnej metodzie, odhaczamy sobie punkty i mówimy, no dobra, robota zrobiona, bo doszliśmy do punktu numer 8. Prawda jest taka, że my cały czas musimy ten proces zawracać, my te punkty kolejne w kolejności, my możemy je przestawiać, my możemy tak naprawdę, będąc na spotkaniu z klientem briefującym, może nam się pojawić już pomysł tak naprawdę, jak tą strategię wyrazić na poziomie idei, ale nie mamy tego wszystkiego, co jest wcześniej. Oczywiście to jest z kolei dyskusja, czy to jest dobre myślenie. Naturalnie nie, bo pierwszy pomysł zwykle jest do kosza. Natomiast to nie jest tak, że my jesteśmy robotami i pracujemy w ramach jakiegoś bardzo konkretnie zdefiniowanego algorytmu, tylko jesteśmy osobami, które też mają swoje spojrzenie na to, w jaki sposób problemy rozwiązywać i to bardzo dobrze, bo dzięki temu możemy być nazywani osobami z tymi kompetencjami strategicznymi. A rola całej strategii w ogóle w komunikacji marki jako takiej, i tu też na koniec powiem, jest krytyczna pod takim kątem, że i to jest właściwie symptomatyczne dla polskiego rynku, że strategowie są z reguły zogniskowani w agencjach. Ja nie uważam, żeby to w ogóle sam w sobie był dobry pomysł, bo strategia w swojej definicji ma coś, co ma długi termin ważności. Agencje, które przychodzą i pracują nad danymi kampaniami, one pracują nad projektem, który mają zrealizować, który trwa rok,
może dwa, ale wtedy on się kończy z różnych względów formalnych, biznesowych itd., itd. Natomiast sama strategia powinna w idealnym świecie pozostać cały czas taka sama. Więc tutaj ten rynek troszeczkę się wydaje się zaczyna zmieniać i te kompetencje strategiczne zaczynają być przesuwane do obszaru klienckiego, do struktur klienckich. Moim zdaniem to bardzo dobrze, bo my sami jako agencje, które też pracują, czy mają na celu wytworzenie pewnej idei kreatywnej, wolimy pracować w ten sposób i wolimy pracować z osobami, które mają kompetencje strategiczne i nawet sami te strategie tworzą albo współtworzą wspólnie z agencją, bo wtedy mamy pewność i bezpieczeństwo tego, że ta nasza praca, która zostanie wykonana, ona będzie miała sens, będzie realizowana, będzie optymalizowana i będzie przede wszystkim rozumiana po tej drugiej stronie, czyli po stronie marketingu, który tą strategię potem konsumuje tak na koniec dnia. No i na koniec taki wolny wniosek, spostrzeżenie, właściwie już o tym mówiłem, żeby też nie przeceniać swojej roli w tym wszystkim i zawsze pamiętać o tym, że na koniec dnia liczy się to, jakie uczucie my wywołamy u konsumenta i co my mu zrobimy w głowie albo w serduszku głęboko, niż to, jak jesteśmy w stanie wyrazić to słowami na każdym etapie wcześniej. Najlepiej wyrażać to słowami takimi, w którymi się posługujemy na co dzień, albo konsument się posługuje. Nie starać się przyintelektualizowywać, natomiast jeżeli zaczniemy to robić, to dostrzeżemy to, że my musimy cały czas się uczyć, dokształcać, tak jak prezydent Duda, w różnych miejscach, po to, żeby móc się faktycznie odnosić do obrazu rynku, który jest jak najbardziej obiektywny i żeby to uczucie, które chcemy wywołać na koniec konsumenta, było tym, na którym zależy marce, a nie zależy tak do końca nam.